Dzisiaj jedziemy na wycieczkę do Cha'am. Leży co prawda w innej prowincji, ale praktycznie graniczy z Huachin, a więc jest niedaleko. Tak, i czas na wycieczkę krajoznawczą, bo jeszcze nie poznaliśmy tam kilku ciekawych miejsc. Między innymi jest tam słynna plaża Cha'am Beach, a więc w drogę. Cha'am to miejscowość leżąca przy plaży w południowej części prowincji Phetchaburi, około 20 km od centrum Huachin. Główną atrakcją tego miejsca jest plaża, która rozciąga się na przestrzeni około 5 km. Jest chętnie odwiedzana przez weekendowych turystów z Bangkoku. W jej centrum placyk z rzeźbami krabów. Tutejsza plaża jest inna niż u nas w Huachin. Jest węższa, piasek jest mniej sypki, równolegle do niej biegnie droga oddzielona od plaży wąskim zagajnikiem. Parkują tu samochody, a większość plaży zagospodarowały kramy street food, oferując także leżaki i parasole. To miejsce dla plażowiczów, którzy chcą dojechać jak najbliżej plaży. W sklepikach przy ulicy można także nabyć artykuły plażowe. W sporej części plaży wybudowano betonowe stopnie schodzące do morza. Wzdłuż wybrzeża dystryktu Cha'am powstało wiele kondominiów i hoteli, w większości wielopiętrowych, oferujących swoim gościom piękne widoki z apartamentów i łatwy dostęp do plaży. To alternatywa dla tych, którzy wolą spokojniejsze miejsce od gwarnego Huachin. Już z daleka widać nasz kolejny punkt wycieczki. To świątynia Wat Tham Kaeng w podokręgu Khao Yai dystryktu Cha'am. To wielki posąg Nagi. Ma imponującą wysokość 31 metrów, długość ponad 227 metrów i średnicę wężowych splotów 2 metrów. To największy posąg Nagi w Tajlandii. Naga, mityczny wąż, został uznany za jeden z symboli narodowych Tajlandii. Tu wierni gromadzą się, aby modlić się i prosić o błogosławieństwo Paya Pet Kiri, bóstwa zwanego również jako Maha Muni Sri Suton Nakon Racha. Na czerwonych wstążkach pielgrzymi piszą prośby do bóstwa. Wstążki umieszczane są potem przy posągu. Jak widzicie, dotarliśmy do naprawdę wielkiego węża.
Na szczęście jest to naga, czyli całkiem sympatyczny wąż, ale jest naprawdę olbrzymi. No zresztą zobaczcie sami. Spiralny kształt korpusu posągu jest wykonany jako talizman jantry, uważany za pierwotną jantrę wszystkich jantr i uważany także za najwyższą i najświętszą. Jantra to symbol świętej geometrii, opracowany na podstawie starożytnej mądrości, który reprezentuje boską energię wszechświata. Wierni uważają, że bóstwa chronią tych, którzy szukają błogosławieństw przy posągu, zapewniając bezpieczeństwo, szczęście, sukces w pracy i biznesie oraz bogactwo. W łuskach nagi umieszcza się także drobne monety na szczęście. Budowa pomnika zlokalizowanego u stóp skał Parku Leśnego Kaonang Panturat trwała około 2 lat i została ostatecznie ukończona w kwietniu tego roku, choć wciąż trwają prace przy jego otoczeniu. Kawałek dalej przy autostradzie do Bangkoku znajduje się Premium Outlet, gdzie w parterowych budynkach mieszczą się sklepy znanych marek oferujące swoje towary po atrakcyjnych cenach. Można się tu zatrzymać na zakupy w drodze do stolicy. Kiedyś wszystkie te miejsca parkingowe były zajęte. Dziś outlet czeka na powrót klientów. W drodze powrotnej do Hua Hin mijamy rodzinne parki rozrywki. Jednym z nich jest Camel Republic. Karuzele, mini zoo i inne atrakcje dla dzieci. Ostatni punkt programu. Wita nas Wenecja. Jesteśmy w Wenecji. Naprawdę muszę wam powiedzieć, że to była naprawdę bardzo szybka podróż z Hua Hin do Wenecji. Jakie atrakcje nam dzisiaj zaserwuje to słynne włoskie miasto? Zobaczymy. Zobaczymy. Wstęp jest płatny. Zwiedzającym oferowane są tutaj różne pakiety atrakcji. My mamy kupony, które możemy później zrealizować w tutejszych sklepach. Replika Pałacu Dożów. Tu mieszczą się sklepy. Popatrzcie, mamy naszą Martę Grażynkę w złotej klatce. Widok na plac Świętego Marka i charakterystyczne rzeźby na kolumnach. Jest też oczywiście kanał i przerzucone nad nim mosty.
Na jednym z nich kochankowie z Werony. No i gondole dla turystów. Gondolierzy w tradycyjnych strojach. Ta część jest teraz zamknięta dla zwiedzających. Nam udało się jednak tutaj wejść i ją sfilmować. Wszystkie galerie i sklepy są opustoszałe. No i co? Elvis wiecznie żywy. Elvisko, uśmiechnij się do Grażynki. Janusz jest w niebie. No właśnie, kto był we Włoszech, ten dokładnie wie, gdzie oryginał tej fontanny się znajduje. No, a my takim wielkim skokiem znaleźliśmy się właśnie we Włoszech. Jest tu nawet muzyczny ogród. Obok repliki rzymskiej fontanny di Trevi, galeria rzeźb przedstawiających muzyków i tancerzy. Na środku nieczynna fontanna. To miejsce, Wenecja Hua Hin, zostało zbudowane głównie dla odwiedzających Tajlandię licznych grup turystów z Chin. Obecnie świeci pustkami, tylko są tu nieliczni turyści. Personel poinformował nas, że szykują się do pełnego otwarcia całości w październiku, na wysoki sezon. W głównym budynku jest restauracja, kawiarnia i włoskie lody. No i sklepy, gdzie możemy zrealizować nasze kupony. Tu można przygotować się do weneckiego karnawału.
Mamy nadzieję, że w sezonie to miejsce ożyje i zapełni się turystami chcącymi poczuć włoskie klimaty.